Znowu coś? Hell yeah, chcę zapisać. Naprawdę szkoduję, że nie ma w tej grze kilku plików zapisu. Jak coś się spierdzieli, to niestety będę musiał... To tu? Nie, nie mogę. O, to mogę. Battle Rock. Okej. Nie jakbyśmy mieli coś innego do roboty. Mógłbym, kurde, popatrzeć, co w tych poprzednich galaktykach jeszcze są za gwiazdki, ale... Wolę po prostu iść dalej. Dobrze się nagrywa, zaraz. Elgato zmniejszone, mikro zwiększone. Mam kurde nadzieję, że nie będzie żadnego problemu. Teraz też siedzę jak Robocop z dwoma tymi na głowie. Słuchawkami. Majne! A! Stop! Kurde, dajcie mi tą monetę wziąć. Kurwa! Nienawidzę, nienawidzę tego. Teraz przynajmniej wiem, że możemy też tak dołem iść. Come on, step it up! No kurwa! Okej. Okay. Tako? Okej. Okay. Moje. O, Holender. Dobra, nie jest źle. Ja cię kręcę, to takie dezorientujące jest. Nie! Widziałem, a nie. O Jezu, grawitacja mnie choć raz uratowała. Co to za ufoki? Czy to nie są te żółte skurczybyki z Megamena? Trochę tak przypominają mi. Tyle, że one używają tych kilofów. Te po prostu napierdzielają w nas swoim ciałem. One up? Nie. Czemu? O, tak jest. Czasami grawitacja jest przydatna. Bez niej moglibyśmy... Zamiast spadać na ziemię, byśmy odfrunęli. Niech to. Tako. Tako. I git. O, shit, moment. Ale naprawdę to jest mega dezorientujące to, co się tutaj dzieje. Nie mogę z tym nic zrobić, okej. Okay. Kurde, nie chcę mi siedzieć do szkoły iść. Ale niestety będę musiał. Moment, polatam trochę kursorem, może dostanę trochę tych klejnotów, szmaragdów chaosu. O nie, wiem, o co tu chodzi. Nie, nie, nie ze mną te numery. Nie ze mną te numery. Nie, stój! A, dobra. Myślałem, że spadnę, ale zapomniałem, że tu grawitacja jest. Majne! O kurwa, myślałem, że mnie dorwą. Dawaj. Moje! Dawać mnie! Wszystkie kosztowności tego świata. Hmm? Dobra nasza, nie jest źle. Nie jest źle! Ja cię kręcę, ale mi zajebiście idzie. Jestem kurde mistrzem tego etapu. Samookrzykniętym mistrzem. O, i już patrzcie, gwiazdka jest. Jak ją mogę teraz... No. Chyba... A nie, kurde. Trzeba było mi go wywalić chyba i kopnąć ją. Jego w tą gwiazdę czy coś. A nie. To jak to się robi? O wiem, te skurczybyki! Szczelać tu we mnie, chodźcie! Allah Akbar. Może to? W sumie te... Albo nie, te starbity chcę wziąć. Bo...
one-up zawsze się przyda dodatkowy. Tu jestem, śmiecie! Ha! O kurde, jeszcze cztery bym miał. Hello, ślepaku jeden. Tu jestem. Kurde, rzeczywiście jesteś ślepak. Zobacz, o, o, o. Nie trafisz, nie trafisz. Tak, o, tak. O, thank you very much. To i tak nie ma znaczenia, bo tylko na jakąś godzinę będę miał te 10 żyć. No już! Szczelasz się we mnie, czy nie? No, dziękuję. Samo naprowadzanie zainicjowane. Jest! Dziękuję za to, że nie popierdzieliłaś gdzieś tam, nie wiadomo gdzie. Czemu masz oczy? Dopiero teraz zauważyłem, że te gwiazdki oczy mają. W sumie nie, może wcześniej widziałem, ale nie zakwestionowałem tego. Pić mi się kurde zachciało. My fucking god. Moment. Tak przy okazji, dziś piję coś specjalnego. O. Coś, co nie jest ani herbatą, ani fantą, tylko czymś kompletnie innym. Czymś, czego nikt się w życiu nie spodziewa. To mleko czekoladowe. Wygląda na to, że kometa Kawalarz gdzieś się pojawiła. O, czyli no, social experiment chciałeś powiedzieć, komet. In the hood gone sexual. Ta dziwne efekty na galaktykach, jeżeli chcesz więcej się o nich dowiedzieć. Nie, nie chcę do spasłych kurw iść. Tak, save. Po prostu pójdę tam bez żadnego tutoriala i będę modlił się do Boga, żeby mi dobrze poszło. Nie patrz się tak na mnie. Nie patrz się tak na mnie. Wynocha, odczep się ode mnie. Idziemy dalej. Ile mamy? 13 gwiazd, tak? Pechowa liczba. Pewnie to oznacza, że dostanę w pierdziel bardzo mocno w następnym levelu. Let's fucking go! To gdzie jest ta cała cholerna kometa? Może nie, może w tym drugiej kopule, tam wcześniejszej. Jestem ciekaw, co to kurde jest. Konkretnie. Ale nie będę gadał z tymi kurwami spasłymi, bo zaraz będzie. Jeżeli chcesz jakąś informację, to daj mi kurde żreć! Ja nie mam zamiaru wam dawać żreć, chyba że to będzie potrzebne bardzo mocno dla mnie. I bez tego nie będę mógł dojść gdzieś dalej, więc hej. I gdzie to? Speedy Comet in Orbit. Okej, okay, to ta początkowa, nie? Let's do this w takim razie. Zobaczmy, o co tu biega. No okej. Okay. Speedrun! Nie! O kurde! Możemy spróbować. Teraz wszyscy zobaczą, jaki jestem pro speedrunner do jasnej ciasnej. Jestem do dupy w speedrunach, ale hej. O kurwa! Czas? Ja się na to nie pisałem! Tak, tak. Nie ma czasu, spierdalaj! Z drogi śledzie, bo Marian na speedrunie jedzie! Tak, rozumiem, zamknij ryj. A. Okej, nieważne. To jest takie stresujące! Nie! O fuck. Dawaj, 3. Jestem kurde mistrzem speedrunnerstwa, kurde! Złaź mi z drogi! Zamknij ryj!
Hał, hał, kurde, tylko Reksio może tak mówić. Jest! Wiem, 3 minuty mi zostały, przestań, głupi licznik. Cicho! No dawaj! Zamknij gębę, durniu, czego mnie gryziesz? Nie ma czasu do stracenia. Spadać. Nie! Głupi speedrun. Trzeba zresetować go. Try again oczywiście. Ech. Jestem ciekaw, czy wyskoczyć stąd mogę. O, Holender. Nawet nie wiedziałem, że takie triki są możliwe. Nieważne. Nie patrzę na nic. Kurde! Bo zaraz zrage'uję jak speedrunner. No kurde! Zamknij ryj! Się transformuj szybko! Shit! Nigdy w życiu nie będę robił speedrunów. To jest zbyt stresujące, ja wolę przechodzić gry po swojemu. W sumie też wolę szybko przechodzić gry, kurwa! Ale speedrunowanie to już trochę za dużo dla mnie. Kurde, nie! Co ty odpierdzielasz? Nie! Jeszcze jeden. Jeszcze raz. No dawaj! Trochę lepszy czas niż wcześniej. Tak więc hej, mój speedrun. Może to będzie moje PB. Dawaj! Dawaj! To tutaj mnie ubili. Nie tym razem mówię. Nie tym razem. Hał, hał. Cicho! Gdzie ja mam iść? Jak ja mam być speedrunnerem, skoro ja nie wiem nawet, gdzie mam iść? Fuck! Masz! Tak, rozumiem, szybko, nie ma czasu! W sumie to jestem ciekaw, jak speedrun z tej gry wygląda. Nie mam czasu! Speedrunner's life! Ja chciałbym, kurde, zespeedrunować życie. To by było coś ciekawego. Już tu! Ta, spierdzielaj! Szybko, Meiro! Nie ma czasu! Bądź po mojej stronie! Znowu ten brzydal. Zamknij gębę! Speedrun! 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 Cicho, sieć! Te twoje głupie animacje żerą mi sekundy! A! No. Wciąż uważam, że ewolucja nieźle cię skrzywdziła, mały gnomie. Oh my god, czyżby? Szybko, może PB będę miał! Nie ma czasu na animację, spierdzielaj! Nie ma żadnych speedrunnerskich technik, żeby to przeoczyć. O nie! Szybko! Jest! Udało się! PB World Record PG, sami widzieliście na własne oczy, jaki to jestem pro speedrunner. Nikt nie jest lepszym speedrunnerem ode mnie! Poza każdym innym, który istnieje na tej planecie. Ale nie, tak szczerze mówiąc, myślałem kiedyś, żeby zrobić speedruna z Resident Evil 2, ponieważ to jest gra, którą bardzo dobrze znam. Ale z drugiej strony... Po pierwsze, dużo tych speedrunów z tej gry jest. Po drugie, no, jestem zbyt leniwy,
Żeby i nie, na pewno gdybym musiał grać w grę jakieś 500 razy, to mi się to, by to znudziło bardzo szybko. A po trzecie, gdybym tak kurde przychodził jedną grę z 500 razy, to pewnie by sama gra by mi się zbrzydła już. Ta? Znowu ty? Nie! Nie chcę żadnych speedrunów. Speedruny są! Tak naprawdę to nie. Fajnie tak popatrzeć, jak można grę szybko przejść. I w ogóle to... A propos speedrunów, to dużo ludzi myśli, że to przechodzenie kurde takiej gry na odpierdol. Nie, to nie jest przechodzenie gry na odpierdol. Tacy ludzie nawet nie wiedzą, ile to strategii i planowania w tym wszystkim jest, żeby przejść grę jak najszybciej. To znaczy, że kurde, ludzie po prostu znają je... O! Po prostu znają je tak bardzo dobrze, że... O cholera. Nie, źle zrobiłem. Coś nie tak. Chyba, że... Nie. O, dobra. A, dobra, muszę w te rzucić. Tak więc no. I tym bardziej też tool assisted speedruny, czyli takie speedruny, które używają programów, no nie, i tak dalej, żeby zrobić takie rzeczy, które normalnie człowiek by nie mógł zrobić. Na przykład, nie wiem, Castlevania Aria of Sorrow, no nie. Kurde, tak... Co sekundę taki skok i jebnięcie mieczem, skok, jebnięcie mieczem, takie coś po prostu nie byłoby możliwe dla zwykłego człowieka. Fajnie jest tak zobaczyć, o cholera. Nie, rzuć! Myli mi się cały czas. Ale są ludzie, którzy nie rozumieją, ile to potu idzie na te speedruny. Cholera jasna. I też te wszystkie kategorie, glitchless, 100% i tak dalej. Trzeba kurde mieć na to dedykację. Ja bym w życiu czegoś takiego nie miał. Chociaż może kto wie, może kiedyś bym raz spróbował jakiegoś speedruna zrobić z czegoś, ale nie, nie sądzę. Cóż, spróbować zawsze można. Help! Jak ty kurde tutaj się zamknęłaś, debilko? O nie, spasła kurwa. Zamknij gębę. Szybciej. O! Zajebiście. Więc jednak nie są niezniszczalne. Oh my god! Let's go! Szkoda, że tego tu z tej spasłej windy nie mogę rozwalić. Bardzo bym się z tego cieszył. Die! Die! Ty też. Wszystkich was spotka śmierć. No i co mi powiesz? O, to było straszne i dziękuję ci za pomoc i w ramach podziękowania zrobię ci skrót. Okej. Okay. Let's go! Po raz kolejny, który tu już raz mówię w tej sesji. O nie! Już wiem o co tu chodzi. O, dobra, to mi się przyda. Całe szczęście, że nas jeszcze uzdrawiają do pełna. Tako, tako. O kurwa! Nie, nie! Cicho, cicho. Muszę się skupić.
kurwa! Jak kurde snajper, jak snajper. Tak. No. Tak to właśnie się robi, jak snajper. Moje! Hej, hej! Komin. Co się tu odwala? A, dobra. O, a to jest kolejny przeciwnik. Klasyczny Marianie. To się nazywa Bomba Omba. Sekretnie... Właśnie się przekonaliśmy. Są razem z Al-Kaidą i lubią, kurde, rozpierdzielać się na kawałki. W ten sposób... Allah Akbar! Ale całe szczęście mam na nie sposób. Niech Allah Akbarują to! O, okej. Coś fajnego zrobiłem przed chwilą. O, dawaj. Zawsze wiedziałem, że terroryści będą współpracować z Rosją. To była tylko kwestia czasu. Nie trzeba było nakładać sankcje na nią. Gień! A, dobra. Myślałem, że mogę to zrobić teraz. W ten sposób. O kurde! Al-Kaida to naprawdę dała z siebie wszystko. W sumie to teraz Al-Kaidy to nie ma, teraz to ISIS. Nieważne. Wezmę tą bombę mimo tego, że nie wiem, gdzie mam iść. Kurde! Dawaj, spokojnie. Damy radę, o! Myślałem, że też... O! Udało się! Myślałem, że ten, że... No... Nie rozpierdzieli tej klatki z życiem. Moje! O! Za pierwszym razem, widzicie? Tak to, kurde, się speedrunuje gry, nie? Z tym pro, mistrz i... No... Let's fucking do this. Ach, już 15, a wcześniej ile miałem? 8. O, ja cię kręcę, jak szybko te gwiazdy zdobywam. Tak szybko, jak kurde te strzelają. Minigany. Kolejna baza. Zarąbiście. Widzicie, tak to kurde jest, mówiłem. Speedrun. Speedrun Master PG Blaster. 15. O, shit, już! Nie przypuszczałem, że to tak szybko nam pójdzie. Tak więc no! Tak jak powiedziałem wcześniej! Spódniczki, piczki nie będą długo czekać! Jak was rozwalę, to pobawię się wami w przerośnięte lalki Barbie! I będę się z tego cieszył! Bo jestem chorym motherfuckerem. O, to jest ten remix z Super Mario 64. To akurat muzykę bardzo lubię. Jest taka tajemnicza i pompuje ciebie na walkę z bossem. Tak czy owak, trzeba uważać. Dziękuję za życie, na pewno mi się przyda. Mam 13, pewnie coś pójdzie nie tak, bo pechowa liczba. O, a to jest kolejny klasyczny przeciwnik Marianowy. On się nazywa Tłomp. To jest niezły skurczybyk, bo jego życie jest pełne wzlotów i upadków. I dlatego ma taką brzydką mordę, ale najczęściej właśnie
jego życie ma upadki, ponieważ z taką gębą to normalnie każdy miałby same dołki w życiu. Let's fucking go! Grawitacja jest moim sprzymierzeńcem. O, to było blisko. Hit! No i ogień też jest moim sprzymierzeńcem. Dlaczego? Nie wiem. Mario ma czerwone te... Nie, chciałem powiedzieć czerwone portki, ale ma niebieskie przecież. Masz. O, 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 o! Widzicie, jaki speedrunner? Jaki speedrunner? Nie ma lepszego ode mnie. O! Szykuj się! Na spódnicę księżniczki Peach, już do ciebie idę! O! Wiesz, co by jeszcze pasowało do ciebie? Różowa maskara! No i co? Bwahaha! Tak, tak, udało mi się. Teraz mnie rozwalisz, tak na pewno. No dobra! Szykuj się na przegraną! I na ziszczenie moich zachcianek! A? Nie, stop! Tak? Gień! O! Jak mam cię rozwalić? Moment. On chyba bardzo nie chce nakładać tej spódniczki piczki. Coś mi się tak wydaje. Przestań się bronić! Dobrze wiesz, jakie jest twoje przeznaczenie. Chwila, moment. Może jest tutaj jakaś bomba czy coś, która może mu eksplodować. Kurde, nie mam już! Niech to. O! Dziękuję bardzo za moje uzdrowienie. Kurde, jak mam go rozwalić? Moment. Nie. Wiem, może w te niebieskie musi. Chodź tu. O. O, już wiem, co muszę teraz zrobić. Szykuj się na twoją przegraną. Dobra, przestań może już latać z tą oparzoną dupą, co? No. Czy ogonem. Wiem, czy musiałem go pewnie pieprznąć. Czyż nie? Kurde, ten twój skok samonaprowadzający jest do niczego. Dawaj, gdzie jesteś? Gdzie uciekasz? No. Jeszcze. Już to wszystko? Poddajesz się? Jestem odporny na ogień. No dawaj. Reksiu, ty się uspokój, bo ja tutaj... Cholera. Spierdziela ode mnie. Nie uciekniesz! O! Szybko! Reksiu, czy to ty? Reksiu! Jak mogłeś? Kurde! Muszę przez ciebie okno otworzyć, no! Fuj! Śmierdzi! Ty! O ty kurde! Fuj! A spadaj! Idź sobie! Masz szczęście, że tyłek ci kopa nie dam! Bo zaraz by było, że...
O! Zaraz byście przyczepili, że się znęcam! Okej, więc a, te słuchawki na szyję, te słuchawki na głowę. W głęboki wdech świeżego powietrza i lecim dalej. O cholera. Myślisz, że twoje płomienie spalą te dziewczęce ciuszki? No chyba nie lałeś. No chodź. Gdzie uciekasz? O! Czyżby? Jest! Dobra, wyciągajmy szybko te spódnice, gdzie ona jest. Co jak? Tak, tak. A tylko spierdzielisz. Spierdzielił! No nie! A miało być tak fajnie. W takim razie porwę twojego dzieciaka i sprzedam go za... Kurde, nie mogę pauzy zrobić. Sprzedam go za 3 złote monety, żeby mógł dostać kolejne życie. Ale przed tym zrobię mu makeover. I nałożę sukienkę księżniczki Peach. Na nim to by raczej się zmieściła. Trzeba było ją uszyć na miarę, kurde! I zarąbiście, kolejna gwiazda odzyskana. Ale nie dostałem tego, co chciałem, jestem smutny. A miałem taki zarąbisty make-up przyszykowany. No ale przynajmniej 16 gwiazd już mam. Hej, udało mi się przez godzinę więcej gwiazd zdobyć niż przez 2 godziny w poprzedniej tej. O, pójdziemy do kuchni. Ja wiem, kto by poszedł do kuchni, by mi kanapkę zrobił. Uratowałeś kolejną wielką gwiazdę i jej moc odnowiła moc kolejnej kopuły w obserwatorium. A wciąż nie sądzę, że mamy wystarczająco dużo gwiezdnej mocy, żeby polecieć do obserwatorium. Kurde, myślałem, że mikrofon będzie podłapywał to, co za oknem się dzieje. Całe szczęście, że nie. Ten, który porwał twoją ukochaną, zabrał ją daleko stąd, do centrum galaktyki. Co jest, kurde, w centrum galaktyki? Kiedy nasza moc gwiezdna będzie odzyskana, obserwatorium będzie mogło tam polecieć. I wtedy będziecie mogli po raz kolejny się spotkać. Tak. Tak. W sumie tak teraz się zastanawiam. Czy Marian czasem nie jest seksistowski? No bo to zawsze Marian musi ratować księżniczki. Inne takie sprawy. A te siedzą na dupie i nic nie robią? Oh my god! To ma sens! Czemu się tym feminazistki nie zajmą? Ale nie, na serio! O nie, spierdalaj! Nie! Nie mam! 400! Paszę, paszę won! Nie odzywajcie się do mnie, nie chcę z wami mieć nic wspólnego. O! Wiem, że światła się włączyły. O, czekajcie, tam jest one-up. O! Czemu? Przecież mogłem po tym chodzić! Po tym też mogłem chodzić. To jest głupie, nie pozwalają mi popełnić samobójstwa. Ta kamera tak jakoś dziwnie działa. Tylko mogę... O! W ten sposób? Czemu? Nie mam pełnej nad nią kontroli, denerwuje mnie to trochę. Ale dobra. Czas, kurde, speedrunnersko zdobyć kolejną gwiazdę, ponieważ... No. Nie mam nic innego do powiedzenia na ten temat poza speedrunem! Cicho! O! Moment! One moment, please!
kurde. Dobrze, że restartują mnie tam, gdzie powinienem być. O, Holender. Ale coś tu! Chociaż... mogę przecież zrobić tak, o. Wiem, że to kuchnia! Widzę talerze i butelki z wódką. Kurde, wódką?